Siema, hejo, dzisiaj sobota, szykujemy się na Godziębę. Ja właśnie dojeżdżam do ekipy. No i chcę nagrać reakcję Tomka, jak zobaczy oklejone swoje CB500. Mistrzowie mu okleili. I zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Co prawda Tomek chciał dać do jakichś fachowców, nie? No, uwierzcie mi. Tylko nie zdaję sobie sprawy, jakie to wielkie pieniądze są. Ile to trzeba zapłacić. A my zrobiliśmy to tylko za 700, nie, żartuję, za free. Cześć. Siema. Siema. Tomek, jak reakcja? Zjebany. Czemu? No i źle oklejony. No. Ale jak źle? Tu odchodzi. Gdzie odchodzi? To co to tu jest zrobione, kurwa? Źle zrobiliście, mówiłem, nie dotykajcie. Tu jest 100 mi lata. Bieniak był, już też mówił. Tu się schodzi jedno na drugie, o. Później jest źle podgrzano. Już mi się nie chce jechać. 1000 złotych wyjebałem na Ukrainę i źle odjęliście. Tu pęcherze są. No i źle, no. O, tu odchodzi. Jeszcze gdzieś tu odchodziło. Tu odchodzi, jest źle, źle była wgrzana. Bo suszaką wzaliście, nie? Co ty? Tym. No ale tak nie było. O, co to? Nie chce mi się jechać już, nie? No co to jest? 1000 złotych wydałem, które... Tragedia. Doklejaj tu. Tu jest jedno na drugie klejone. Z daleka mogę to ładnie wyglądać, ale blisko to jest zjebane. Co ty gadasz, kurwa? Przecież najlepiej oklejony masz ten sprzęt. Nie jest najlepiej, no to czemu tu jest jedno na drugie naklejone? Tu nic nie naklejone. Krzywo jest ponaklejane, nie wchodzi się. To miało wyglądać tak, że po to wydaje 1000 zł, żeby to wyglądało. Ale jedno w drugim się jest. Długie takie klejane. No ale ja ci coś powiem, Tomek. Nikt by ci tego nie ukleił dobrze, dlatego, że ty nie wiesz jednej rzeczy. Że jak źle trafisz i chcesz... Ale poczekaj. Nie o to chodzi. Jak już raz ci się źle trafi, nie można tego zerwać, bo ktoś ci tak pomalował, że cała farba schodzi. No to by farba weszła. No ale to już nie ma czym przykleić. Kapujesz? Jest źle oklejony, no. Kurde. No ale no, ja, no jak to wygląda? No jest nierówno, no jak to wygląda? No tak, ale patrz, ja to mogę zerwać, ale cała farba jest już tu. Bo jest źle, źle jest pomalowana ten, klasik. Nie możemy zerwać i jeszcze raz poprawić. Bo Oskar tu już zrywał, ale tu mu całe zostawała farba. Rozumiesz? W ogóle tu wszędzie ci pęka, patrz. Zobacz. Tu wszystko pęka ta farba już. Co nie zmienia to, który źle okleiliście? Kurde, no co ty gadasz? No tak. Czy to jest lepiej oklejone niż mój? Ale jest źle. Jedno w drugim się schodzi. No ale to myślisz, że to tak idzie zrobić? No idzie, no jakoś uklejają, że idzie i odchodzi. A czemu odchodzi? No bo nie jest źle uklejone. No bo może niedogrzane w tym miejscu, nie? Czemu odchodzi? No mi też odchodzi i musiałem poprawiać. No. No jak wyrotowy wrócimy tutaj, mówimy. Komu? No tu przyzmieli poklejamy właśnie z tego agenta, żeby te proszę. No bo to trzeba dogrzać. Teraz się nie zrobi. No ja też dogrzewałem nawet wczoraj moją. Kuski. I to wszystko odchodzi. Rozumiesz? No nie, że my ci źle okleiliśmy, bo okleiliśmy najlepiej jak można było. Rozumiesz mnie, Tomek? Uklejony był. Tak, on był tu klejony. No. No i on to kitem porobił.
Jeś kiedy będzie ci pękał, to pewnie żywicą ci zrobić, a nie kurwa kitem zwykłym. I czyli jak raz dołożysz, to już nie mogliśmy tego zerwać jeszcze raz. U mnie mogę teraz zerwać i jeszcze raz położyć. A tu się nie da. Bo klej jest tak mocny, że po prostu zrywa ten cały lakier. I zostaje na tej, rozumiesz mnie? To nie jest nasza wina. Także jeszcze opierdol dostaliśmy. I jesteśmy na Godziembie, Tomek nabuczony jeszcze. Siema. Siema. Nabuczony? Siema, siema Kuba. Siema, niech pan będzie. Okleili mu ten cebulę. I wojna. O, lit! Lat! Siema. Rękawice nawet? Nie. Nie, rękawice. Kurde, lit! Nowe kolorki widzę? Nowe kolorki. To Brudzi, teraz... Nie. To teraz... Teraz... No tak myślałem, nie chciałem mówić na live, że się Tomek wkurwi, ale... Ale czemu? Wiedziałeś. Zaraz zobaczymy. A wiesz, połowie tej... Ale wiesz, że on nie tej... 220 ciśnienia byłem rano w dokładzie. Ale tej hrabia, wiesz, że mu wiozą kłada? On nie ma tu kłada, nie? A gdzie oni są? Sorry. O, lit też! Też mam taki. Wszyscy. Siema. Wszyscy mają. Siema, Kuba. To nagramy tę reklamówkę taką. O, miałem cię pisać, żebyś czerwonego wziął. Wziąłem. A no to mamy wszystkie kolory. A ja tak coś czułem, mówię, wezmę czerwony. Chciałem czarny wziąć, nie? Siema. Jak tam? Siema. Siema. Zjebkę rano dostałem za okleinę. Czemu? No, że źle okleiliśmy, nie? Ale nie szło dobrze okleić, bo jak chciałeś poprawić, a Tomek malował wcześniej... Odrywało farbę. Całą. A wiesz czemu? No. Bo nie dali podkładu na plastik. Właśnie. Tomek! No. Nie dali ci podkładu na plastik. Dlatego ci farba odchodzi. Bo ja tak samo malowałem tego, te Kawasaki, co miałem przed tym LTR-em, nie? To normalnie na plastik kupiłem sobie podkład specjalny. Wyzmatowałem papierem ściernym, rozpuszczalnikiem odpuściłem, podkładem bezbarwnym sikłem, obczekałem 10 chyba minut, sikłem czarnym matem, okleiłem, kopie nic się nie odrywało. To jadę po pieniądze, niech oddaję pieniądze. Niech oddaję pieniądze. Kurwa, no tak kurwa. Ty, no jak... Plastik musi być podkład, no jak, bo jak ty, sam jak plastik sikniesz. Jak za coś kurwa, no ty, no płacę za coś, to chcę, żeby to było dobrze zrobione. No. Kumpel tak samo zrobił, siknął farbą bez podkładu. Ale powiedz, co ja miałem zrobić? Dwa największe kawały przyklejone, chcemy poprawiać, a tam wszystko zostaje, no to już musiałem to zostawić. No a co zrobić z tego? Nic. Nic nie zrobić. Dzisiaj mamy Mercedesa, Jerry. A wiesz, że BMW-kę zostawiłem w polu niestety. Siema. Od 7 rano jeszcze to robiłem dzisiaj. Co spowałeś? Nie spawałem. Wiesz, kto ci oklejał? Kajo i Kuba. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.